Miłość niejedno ma imię. Mogliśmy się o tym przekonać podczas uroczystości Złotych Godów w Józefowie. 30 par małżeńskich obchodziło rocznicę 50 wspólnie przeżytych lat. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz miasta, Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz Stanisław Kruszewski odczytał list gratulacyjny od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Bronisław Komorowski pogratulował józefowskim parom wytrwałości i podkreślał, że są one przykładem dla młodszych pokoleń. Oznaczając Państwa medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, chciałbym podkreślić, że wśród polskich odznaczeń jest to medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne, rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem wierności. Krótką modlitwę odprawił ksiądz proboszcz parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie. Przybyłe pary otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą poprowadził Ryszard Nowaczewski, a o oprawę muzyczną zadbał Laskowski Band. Koncert był prawdziwie wzruszającym przeżyciem, a jubileusz Złotych Godów to niezwykle wzruszająca uroczystość. Wszystkim parom życzymy kolejnych 50 wspólnych lat.